Mieliśmy nagrywać dzisiaj wspólnie z Robertem dla Was film. Pierwszy raz, a ja już mam serdecznie dosyć. Zobaczcie, 3 minuty 52 sekundy już spóźnienia, a ciekawe ile jeszcze czasu będziemy musieli na niego czekać. Cześć, kochanie. Przepraszam za małe spóźnienie. Ty to nazywasz małe spóźnienie? Ja to już czekam prawie 4 minuty na ciebie. Prawie 4, mój drogi. Prawie 4. Oj, nie przesadzaj. Nie przesadzasz? Ty jesteś wiecznie niepunktualny, ty się zawsze spóźniasz, a nigdy nie mogę na tobie polegać. Ja już mam serdecznie dosyć, że ty nie szanujesz mojej osoby. Ja się spóźniam, a pamiętasz w 97? 8 minut. Ale ja miałam powody. A ja nie miałem powodu. A ja teraz. A jaki ty możesz mieć powód? Ja rozumiem, ja jestem kobietą, ja mogę mieć powód. Zostałem dłużej w domu. Musiałem posiedzieć sobie. Zostałam dłużej w domu. I co tam nie porobiłem? Serial miałem bardzo ważny. Serial miałam bardzo ważny. Widzisz, jak ja się mogę czuć? Ty wyobrażasz sobie, jak ja się w ogóle mogę czuć? Ja już mam serdecznie dosyć tego wszystkiego. Ja chciałam nagrywać wspólnie na YouTube'a, coś dość, pokazać nowego. Kończ te swoje paniki. Moi drodzy, tak to się dzieje, jak za naukę komunikacji bierze się psycholog i dane relacje damsko-męskich. Ale dzisiaj pokażemy Wam naprawdę genialną metodę skutecznej komunikacji, która pozwoli Wam w 4 krokach wyeliminować kłótnie praktycznie z każdym innym człowiekiem, którego spotykacie na codziennej drodze. I dzięki temu życie, jestem przekonany, będzie zdecydowanie piękniejsze. A ta metoda polega tylko i wyłącznie na 4 prostych krokach, które są ultra potężne. Jeśli zostaniecie z nami do końca, to możecie zdobyć wiedzę, która bardzo mocno podniesie jakość waszego życia. I zobaczyć, jak ta scenka wyglądałaby idealnie. Gdybym zapytała cię o to, ile to jest dużo pieniędzy, domyślam się, że twoja odpowiedź byłaby zupełnie inna niż 1000 innych osób, którym zadałabym dokładnie to samo pytanie. Podobnie jest z tym, co to znaczy dobra praca czy czyste mieszkanie. I tutaj właśnie namierzyliśmy wroga numer 1 dobrej komunikacji. My często mówimy osądami, a nie faktami. Co to jest fakt? Fakt jest to sytuacja, którą możemy zobaczyć zmysłami, poczuć, policzyć. Więc tak na przykład, $1 000 000 dla mnie jest to dużo pieniędzy, natomiast Bill Gates myślę, że uznałby, że jest to zdecydowanie mało. Więc dużo jest to ocena, natomiast konkretna liczba, $1 000 000, jest to konkretny fakt. Bez względu na to, kto na to patrzy, dokładnie tak samo to widzi. Czyste mieszkanie dla mnie może oznaczać po prostu swobodną drogę od wejścia do, na przykład do sypialni. Natomiast dla perfekcyjnej pani domu będzie oznaczało to zupełnie coś innego. Więc faktem w takiej sytuacji będzie na przykład czysta podłoga bez żadnych okruchów, która się świeci i poskładane w ładne kupeczki na przykład ubrania. Więc bez względu na to, kto na to patrzy, widzi to dokładnie tak samo. Wyobraźmy sobie, że po śniadaniu zostawiłam na blacie kuchennym jakieś porozrzucane jedzenie, rozrzuconą kawę, cukier czy okruchy po chlebie. Robert wraca do domu, widzi jak wygląda blat kuchenny i reaguje tak. Jak zwykle w kuchni zostawiasz totalny klesz. Kiedy w końcu nauczysz się po sobie sprzątać? Stop! Mamy tutaj totalną kopalnię błędów komunikacyjnych. Po pierwsze, Robert użył słowa zawsze. A co to znaczy zawsze? 365 dni w roku, dzień w dzień, kilka razy, po każdym posiłku. Więc zawsze i nigdy jest to tak zwany kwantyfikator główny, który powoduje, że automatycznie wyciągamy pazurki i chcemy zaprzeczyć tej sytuacji. Więc jeśli ktoś mi powie, że ja zawsze brudzę, to automatycznie w mojej głowie pojawiają się sytuacje, kiedy tego nie zrobiłam, a do kłótni w ten sposób jest bardzo blisko. Po drugie, użył słowa totalny chleb. I tutaj znowu pytanie, czy dla każdego totalny chleb znaczy to samo? Dla Roberta wystarczy, że rzuci 3 malutkie okruszki na blacie i nazwie to totalnym chlebem. Dla innej osoby rozrzucone po podłodze chipsy i rozlany sok nie będą koniecznie oznaczały totalnego chlebu. Więc lepiej jest powiedzieć, że widzę na przykład ileś okruchów po chlebie, czy widzę rozsypaną kawę na blacie, niż określać to i oceniać według własnych przekonań. Po trzecie, nazwał mnie bałaganiarą. A co to powoduje? Nikt nie chce mieć takiej etykiety, która w jakiś sposób będzie raniła jego ego. Nikt nie chce być ani bałaganiarzem, ani osobą, która się spóźnia, ani osobą, na której nigdy nie można polegać. Tak więc unikajmy oceniania osoby.
Natomiast możemy nazwać jej konkretne zachowania. Nie sprzątnęłaś blatu, nie starłaś okruchów z tego blatu, co nie oznacza, że jestem bałaganiarą, bo mogę bardzo skrupulatnie składać wszystkie ubrania i zawsze po sobie sprzątać w jakichś innych sytuacjach. Dajmy więc Robertowi jeszcze jedną szansę. Skarbie, już trzeci raz w tym tygodniu widzę, że po skończonym śniadaniu pozostawiłaś okruchy po chlebie, rozsypany sól, kakao, rzem, płatki, wiele, wiele innych rzeczy. Najlepiej powiedzieć konkretnie jakie, jeśli to jest aż tak ciężki przypadek. Tak więc, czy mogę się kłócić o to, że Robert wymienił dokładne produkty, które leżą obecnie na blacie po tym, jak przygotowywałam mu pyszne śniadanie? No niestety nie. Jest to czysty fakt i bez względu na to, kto będzie na to patrzył, dokładnie to samo zobaczę. Jest to pierwszy krok, który jest potrzebny do tego, aby dobrze się komunikować. Przejdźmy do punktu numer 2. Drugim bardzo ważnym krokiem skutecznej komunikacji jest mówienie o swoich uczuciach, o tym, co w danej chwili dzieje się w tobie w związku z zaistniałą sytuacją czy zaistniałym zachowaniem drugiej osoby. W jaki sposób możemy to wyrazić? Zastanówmy się teraz, co może czuć osoba, która mówi: kochanie, jak zwykle zostawiłaś w kuchni totalny syf, jesteś taką bałaganiarą. Co wewnątrz tej osoby może się dziać? Spróbujmy też zajrzeć poza te takie główne emocje, które się rzucają w oczy, typu zdenerwowanie czy jakąś złość, i sięgnąć jeszcze głębiej, co tam tak naprawdę jest. Czy jest to być może zniechęcenie, bo chciałem przygotować sobie posiłek, ale widzę, że najpierw muszę posprzątać po mojej dziewczynie. Czy może jest tam taka bezsilność, bo już tyle razy rozmawialiśmy o tym, że ona powinna sobie sprzątać, a nadal sobie nie posprzątała i czuję się bezsilny i dlatego też czuję jakieś silniejsze emocje, typu właśnie złość czy zdenerwowanie. Więc jeśli już wykonaliśmy ten pierwszy krok, zauważamy jakieś fakty, które nastały, wtedy drugim krokiem jest powiedzenie o tym, co w danej chwili czujemy. A mogłoby to wyglądać tak: kochanie, czuję się zniechęcony, bo chciałem teraz przygotować sobie posiłek, a muszę zacząć od tego, że muszę posprzątać blat. No i oprócz tego czuję się bezsilny, bo w tamtym tygodniu w piątek rozmawialiśmy na ten temat. Niestety czuję, że nic się nie zmieniło. Z drugiej strony, omawiając ten krok, warto zwrócić uwagę na to, że niestety żyjemy w społeczeństwie, gdzie bardzo mało osób zna zasady skutecznej komunikacji i prawdopodobnie często będziemy spotykali się z sytuacjami, gdzie ktoś będzie nas oceniał w zupełnie zły sposób i zupełnie bezpodstawnie nas krytykował, czy nieumiejętnie wytykał jakieś błędy, które popełniliśmy wcześniej. I wtedy zamiast odczuwać ten atak i nastawiać się automatycznie przeciwko tej drugiej osobie, zróbmy taki stop, włączmy pauzę na chwilę i zastanówmy się, co dzieje się w tamtej osobie i co tamta osoba może czuć, dlaczego ona się tak zachowuje, jakie emocje w danej chwili w niej występują. Czy może ona też czuje się bezsilna, sfrustrowana, skrzywdzona, smutna, nieszczęśliwa? W zależności od sytuacji oczywiście będą to różne emocje, ale kiedy zwrócimy na to uwagę właśnie w ten sposób i zamiast odbierać bezpośrednio atak, szukać kontrargumentów i usprawiedliwiać siebie, ale po prostu spojrzymy na tę drugą osobę i postaramy się ją zrozumieć, to być może dużo łatwiej uda nam się dojść do porozumienia. Za nami już dwa podstawowe kroki skutecznej komunikacji. Jeśli chcesz zobaczyć kolejne dwa kroki i oczywiście scenkę finałową, to zapraszam do obejrzenia drugiej części tego filmu, który znajdziesz klikając w link, który powinien w tej chwili pojawić się na ekranie, albo w link, który znajduje się w opisie tego filmu. Do zobaczenia.